Hej ty! Tak ty! Jeśli chcesz wygrać smartfona za darmo, weź udział w konkursie organizowanym przez kilku youtuberów. Do zgarnięcia jest iPhone 8, a jedyne co musisz zrobić to wykonać zadania, za które dostajesz losy. Im więcej losów, tym więcej szans, że wygrasz. Także lej zafollowować nas i zwiększ swoją szansę, aby wygrać. Zasady i regulamin są w linku w opisie. Powodzenia! Ach, babciu, wróciliśmy na stare śmieci. Jak to wszystko wygląda? Aj, wnuczku. Tak, babciu, słucham cię. O, babciu! Trzeba. Witam! Przyszedłem posprzątać w łazience ogólnie, bo mamusia przed wyjazdem powiedziała mi: wybierz wszystkie śmieci i zajmij się babcią. Ja właśnie muszę jednego małego gówniaczka tu się pozbyć. Tak, a może do mnie tu przyjdziesz, babciu, co ty na to? Przyjdę. A może nie? Dobrze, babciu. Zostawię cię w spokoju na chwilkę, ponieważ jestem w stanie, jestem bardzo kulturalnym małym pierdkiem i jestem w stanie tutaj cokolwiek zrobić dobrze. Małym także, gnojkiem. Tu trawa wystaje nam z ziemi jak z twoich butów, ale nie będziemy się tym przejmować zbytnio. Oj, Wnusiu. Wnusio tutaj się zajmuje bardzo fajnymi... byś mi pomogła. Co? Pomogłabyś mi w ogródku, Wnusiu. Pomogłabyś? Pomogłabyś mi. Mam wrażenie, że... O! Ale to było piękne! Aha! Przewróć się! Ja tu dbam o kwiaty, o ziemniaki twojej matki! Proszę bardzo, babciu, nie siusiaj! Nie siusiaj więcej do doniczek! Mówiłem ci, żebyś tego nie robiła! O nie! Najgorzej! Szybko! A ty tak dbasz o mnie! Jak to? Normalnie. Jest! Dobra. Babciu, gdzie jest patelnia na naleśniki? Znalazłem, nie musisz już mówić. Uuu, naleśniczki prawie zrobione i herbatkę do tego bym prosił. W takim podwójnym zestawie. Ja ci dam herbatkę. O, herbatka poszła. Pozwolisz, że tutaj przejrzę trochę w garażu. Myślę, że całkiem kilka fajnych rzeczy znajdziemy sobie tutaj, bez żadnego większego problemu. Co prawda... Ja myślę, że... powinieneś tego nie robić. O. I myślę, że... jakie sekrety tutaj są, babciu. Pochowałaś tutaj. To jest fajne. Babciu, słyszę, że siusiasz znowu do podkrzaczki. Nie robi nie, się nie, tak. Nie, ja nic nie ten. O, babcia się podpaliła. Halo, straż pożarna. Poproszę o pomoc. Ale ja się nie palę. Nie? O, już nieważne. Odwołane wszystko. Gdzie jest moja kochana babcia? Babulka? O nie! Co jest? Skąd dostałem? O nie! Spadłem ze schodów! Nieprawda, widzę, że nie spadłeś. Dobra, spadłeś! Spadłeś! Nie! A, dobra. O! Okej. Babciu, uderzyłaś mnie w głowę! Będę biegał ci między nogami, aż się przewrócisz. Proszę bardzo, o! Babciu, skuliłaś się jak ja! Co się dzieje? Babciu, nie wchodź do moich... Czemu jestem... Czy ja robię za książkę? Czemu ja robię szpagat? O Jezus, co się stało? Gdzie ja jestem? Come on! Tutaj pod drzwiami. Tu się dziwne rzeczy dzieją. Babciu, o, przewróciłaś się, jak mi przykro. Prawie się przejąłem. Babciu, a powiedz mi... Kto robi w domu takie małe... takie małe cosie, no. Babciu, jak byś oceniła dziadka? Był charyzmatycznym mężczyzną. O nie! Czemu całujesz ścianę, babciu? Babciu, bo... O! Co? Trafiłem cię? Wybiłeś okno, mały gówniaku. Dobra. To był podwójny atak. Ale ja trafiłem cię w głowę, powinieneś się przewrócić, halo! To boż... O nie! To nie działa! O, dobra, jest twardy. Farcikku. Nie jestem w stanie... O nie, co jest? Co jest? Chciałem z sobą trafić! O nie! Bum! Szybko! Dawno po prostu nie robię. Babciu! Proszę bardzo. Znalazłem więcej kluczy, babciu. Babciu, lubisz klucze? Ciebie nie lubię. Nie lubię? O nie, wyleciałem przez... okno. W sensie, pewnie się tym nie przejmujesz, babciu, bo ty jesteś zawsze... A złamałeś sobie ten głupi kark?
Zawsze byłaś taka bezuczuciowa. A mam buteleczkę. Co we mnie rzuca? Nie wiem. Butelkami. Nie wiem, kto w ciebie, babciu, rzuca butelkami. To mój mały Albert. Ale jeszcze chciałam zwiedzić ogólnie. Chciałem, przepraszam. Nagle pomieniły mi się osoby. No. Osoby. tak trochę. O, babciu. Naleśniczki. Babciu, zostaw kwiatki. Mówiłem ci już. Zabiję cię. Zostaw te kwiatki, mówię ci. Zniszczę cię, mały szylu. Babciu, niestety nie uda ci się to chyba raczej, bo nie zrobiłaś mi naleśniczków. O, nie trafiłem. Nawet ty chciałeś tych naleśniczków. Chciałem naleśniki, chciałem dobrowolnie zjeść te naleśniki. A ty nie. I swoje jakieś takie rzeczy. Tu właśnie chciałem przyjść i zobaczyć, co tu się dzieje. O, to mi się bardzo... to mi się bardzo podoba, babciu. Babciu, mam dla ciebie bardzo fajny prezent. Nauczyłem się tego w przedszkolu, tak? Gdzie poleciałeś? O nie! Tutaj! Szybko, zamknąć się w szafie! Gdzie jest moja babcia? Halo? Słyszę, jak tam chodzisz po górze, babciu. Najgorsza, babciu. Babciu, czy ty poszłaś do ogrodu? Tak! O nie! Nie! A, dobra, przy kanapie jestem. Taktycznie. Może nie? Dobra, nie wylecę. O Jezus! Salto! Babciu, ale masz krzywe nogi! Nie kop mnie! Nie! O! Mam tutaj bardzo fajną rzecz! Ten młotek! Nie mam młotków. Widzę, że masz młotek i nie mam, babciu. Skąd? Nie wychodzę spod kanapy. Ja nie mam prawa siedzieć pod kanapą. O! Uderzyło się w ciebie, babciu! Pomogę ci! Babciu! O nie! Przewróciłem się, babciu! Czemu szurasz twarzą po podłodze? Nie wiem. O, jestem tu. Witam serdecznie. Babciu, nie psikaj na mnie już. To jest brzydki spray na robale. No właśnie, ale... ja takie pasożyta jak ty. O! Trafiłem! Jak to się stało? Nie wiem, babciu. Babciu, chce mi się pić. Nalejesz mi? To fajnie. O, proszę. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, czy słyszałeś o tym, ale twoja babcia była czarodziejem. I potrafi się teleportować między piętrami. Na piętrze? Tak. Chyba sobie żartujesz ze mnie. Nie. Kiedy to się... Jak? Idealnie, żeby posprzątać wnuczkowi w tym pokoju. Ale jak, babciu? Jakim cudem? Ale jak na górze? Szybko. A, proszę. Nie! Co? Nie, o nie, tylko nie w ogródku. Nie w ogródku. Zagrajmy nie w ogródku. Piłkę. Nie! Come on! Najgorzej, nie robi się tak. Dobra, ja tu zaraz cię... wypałkuję, że tak powiem. Ha! Żartowałem. Babciu, przewróć się! Skąd masz tyle zdrowia nagle? To jakieś oszukiwanie jest. A no wiesz. O! Moja babcia straciła dla mnie głowę prawie. No mam dosyć! Czy ja mogę zmienić tego wnuka? Cześć, wnuczku! Gdzie jesteś? Czekaj, na górze? Jak to się dzieje? W którym momencie to się dzieje? Ale to co, wrzuca cię do randomowego pokoju, czy jak? Nie, wrzuca mnie tam na górę do pokoju. Jest to co najmniej dziwne, ale jakby... Okej? Ale... Ale dostałeś pięknie zza krzaka, nawet nie wiedziałeś kiedy i czym. Dostałem kunajem, nie? Dostałeś kunajem prosto w bok głowy, w skroń tak dostałeś, jak podlewałeś kwiat. Ja myślałem, że przez te krzaki się nie da. Cudowne A to się było. Dało jednak. Dało się, jak najbardziej. O! Jaka miła niespodzianka na start. O! Druga miła. Babciu, czy ty zaczęłaś gdzieś w innym miejscu, czy mi się wydaje? Nie, wnusiu, ja wstałam. I co? Wstałam. A, i wstałaś? Okej, okay, dobrze, babciu. I wstałam. W takim razie. A jakie masz zadania, babciu? A, no wiesz. O! To był double falul. Czemu ja... O nie. Siedź. Jest, dobra. Udało mi się kawałek... O nie, tam jest okno też. O. W sensie rozumiem, że...
chciałaś mnie wsadzić do kosza na śmieci, ale to tak średnio wyszło, bym powiedział. O, dobra, to dziękuję za klucze w takim razie. Spoko, spoko, ja sobie podleję kwiatki. Nie! Co jest? O! O, wybiłem szybę! Nie robi się tak, babciu. Jak to wybijesz szybę? Wybiłem szybę w twoim pokoju. Fuck! No nie! Niczym nie trafiam! Ale to jest upośledzony kwiatek, nie? Perfekcyjnie. Halo! A kuku! Co ja mam w ręce, że nie mogę rzucić? Nie wiem. Mogę ci powiedzieć. Co masz, babciu, w ręku? Nie masz nic w ręku. Wygląda, jakbyś chciała czymś we mnie rzucić. Niewidzialnym... niewidzialnym czymś. A, zabiorę sobie tą butelkę. O, co jest? Halo, potknąłem się. O, dziękuję, babciu. Dziękuję, babciu, za pomoc. Nie wychodź. Cześć, babciu. Czy babcia chciałaby się ze mną pobawić? Nie. Chciałabyś się ze mną pobawić? Nie. Jak poleciał przez pół salonu. Cudowne. O Jezus, jakie cudowne. Babcia, dokończ to, co zaczęła. Nie, babciu, nie dokończysz tego, co zaczęłaś. O, dostałaś w ramię. Nie wiem, jak to przeżyłaś, ale... Babciu, jakby... Mam, odnoszę wrażenie, że się nawet nie starasz. A wiesz, babcia ma dwie lewe ręce i nie może podnieść niczego. Tak, tak troszkę. Ale nie, martw się. Myślałem, że udajesz, że się nie starasz, ale naprawdę się nie starałaś, babciu. To przykre.